Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 30 odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. Tak, w 30 odcinku, pozwolę, że już sobie będę zaczynał odcinki już od po wczytaniu gry, bo szczerze mówiąc nie ma sensu już tak dłużej robić. Skoro jeszcze dla was te zapasowe odcinki nagrywam, to tym bardziej już nie powinienem tak robić. Teraz trzeba coś wybić. O, gobliny. Dawno nie walczyliśmy z nimi. A może... A. Te debile się potrafią bronić w pizdu. A, jest tam na dwa hity ogólnie. Chodź, 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 chodź. I są gówniane do walki. Nie nadałem się w ogóle. A się przejdziemy na tą górę. Zobaczymy, co tam się kryje w tych ruinach. Sprawdzę, czy coś jeszcze oczyściłem. Czy nie, to już w sumie nie ma po co iść. Ja jeszcze bym zobaczył tą górę i te ruiny. A jeśli tam nic nie ma, no to po prostu można stamtąd iść. Właśnie chcę to zobaczyć w końcu, żeśmy nieco wyczyścili. Potem... O, jeszcze szczury. Łotę. A ty gryzeń z ciebie. Patrz, sam żeś dwóch wyczyścił. Right. I'll ask about your great uncle in the Citadel. Splendid. Someone there should have heard of his heroic exploits. I see. So he's a hero now. You have no idea. Then tell me more about him. Randolph was honored for his outstanding services to the people of Calador. Right. His land would be just the place for an old sailor to retire. The view of the sea. The cool breeze. As far as I know, Randolph never went to sea. Are you sure? No. But what difference does it make? Ask the Dark Warriors in the Citadel. They know more than me. Only they will be able to help me with my birthright. Spoko. Dobra. Czyli misja się dalej będzie ciągnąć. Coś tu jeszcze jest? Ja sobie muszę spenetrować tą wyspę. Dobrze. Porządnie. Dlatego mamy na to kilka odcinków, żeby poświęcić się eksploracji. Tam sobie wbijemy, zobaczymy, czy coś w ogóle jest. A jakby nic nie było, no to trudno. To się nie musimy męczyć. Chyba po co? Tu jakiś człowiek jest, sobie z nim pogadamy. O, kamienie runiczne tu leżą, jak fajnie. Żarcia mamy teraz sporo, więc nieźle. Siema. It feels like the dying sunset before an eternal night. What's the matter with you? It's just that I left them all to die. All my comrades, my friends. I let them down badly. I'm such a coward. Snap out of it. It suddenly took hold of me. And then I ran for my life. And then I heard their terrible cries. And I'm a disgrace to the demon hunters. My whole family has failed. Pull yourself together. You should never stop fighting for what you believe in. That's all right for you to say, but it isn't easy. If you hadn't run, they'd have caught you too. Now's your chance to avenge them all. You cannot imagine the terrors that await in the maze. I can picture them. What about your family? We were an old demon hunter dynasty on Calador. But we were a clan of cowards. We always ran when things got out of hand. And you didn't want to be like that? Course not. I've wanted to be a proud, mighty warrior since I was little. Now look what's become of me. Dalej jesteś wojownikiem, tylko
Troszkę ci się w główce pokręciło. How about we go in together? I don't know. Come on, you can do it. What could you do against the minions of hell? Trust me, I've had my fair share of encounters with the shadows. Well, tell me when it starts. No i dobrze. I'm ready. Let's go. It's about time I cleared the dishonor from my family's name. Czyli teraz za tobą idziemy, Edward. Proszę. Czyń swoją powinność również. Okay, demon's form must die. So what's next then? Nawet mocno siekasz te cienie, powiem ci. I ty się kurwa dygasz, człowieku. We're at the entrance. Shall we go on? Of course. All right. Be careful. Dobra, zapiszemy sobie, tak na wszelki wypadek. Jeśli na serio ma być tu źle, to trzeba się tego pozbyć. O kurde. Poszło! I gnoju. Co? Oż kurde, trzeba wczytać grę, niedobrze. Ożesz w dupę. Dobrze, że zrobiłem save'a, bo no byłoby przerąbane. Kurde. To on taki cienki bill? Nie ma. Nie ma takiego bicia. Nie ma takiego bicia. No bije owszem bardzo mocno, ale kurde, on taki wytrzymały nie jest. Finally. Kurde, poszło mi stąd. How could Kalador have been reduced to nothing but ruins? Where has the magnificent civilization of the legends gone? The demon's form must die. Nie może zginąć, nie ma mowy. Musimy go ubezpieczać. Inaczej będzie kiepsko. Wyjmij ten miecz, jeśli możesz. Więcej tego dziadostwa pewnie będzie. Jak go zajebał. Dobra, nie zatrzymuj się człowieku. Dobra, nie płacz. Wyjmuję miecz, jak coś. Kurde no, bijże to. O ty. O. Show that beast. Dobra. Ty nawet nie czeka, co za idiota. Ile tego gówna jest? Damn shadow. Okej, tak, ty. O, o, się tak nagle za mnie wziąłeś. That's it for you, you foul beast. Kurde, zdychasz. You ready? This way. Dobra, gotowy, gotowy. Nie płacz. Z czym tu mamy do czynienia? O kurde. Wow.
więcej tego nie mogło przyjść. You know how to handle yourself. Poszło. Dobra, idziemy. Później będziemy to lutować. Widzę, że nie lubi na nas czekać. You sure showed that beast. Dobra. No, on się nie lubi zatrzymywać, ale kurde twardziel jest. Ponad wszystko. A teraz tu kolejne. O, gule. Gorsze czarne charaktery. Co one tak od... O kurde. Make it this far. He's over there. O kurwa. Uhu. 3-1, człowieczku. Znaczy demonie. Yeah, I see him. The greatest nightmare that Kalador has ever faced. These Shadow Lords are a force to be reckoned with. That bastard has all of my men to answer for. Czekaj. Nie idziemy jeszcze, nie? Poczekaj moment. Daj mi najpierw zlutować tych idiotów. Coś jeszcze sprawdzić i potem możemy iść na tego demona. Nie musisz się aż tak spieszyć. Wiesz, się lepiej zawsze porządnie przygotować do takich walk, jakie właśnie za chwilę będą. Więc wiecie, no tutaj nie można już takich odpałów odstawiać. I najlepiej będzie, jak sobie teraz ustawię tak na walkę wręcz to. I do prawej ręki sobie weźmiemy muszkiet, ale bardziej taki okrętowy, bo widzę, że tu damage'em sra. I na takie demony najlepsze. Aha, czyli to ten sam zestaw amunicji. Kurde no, za mało jej mamy. Jakbym wiedział, że kurde szykuje się ostra akcja, no to ja już bym od razu był gotowy, ale dobra, nie narzekajmy, tylko przeszukujmy ich, zanim dopełnimy tej akcji. Może jednak zmień broń. Czekaj, jednak zmień broń, bo widzę, że jeszcze nie chcemy tym walczyć za bardzo. Chodź, 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 chodź. Chodź tu walczyć. Dobra, co tam płaczesz? Jakaś skrzynia do przeszukania. Co tu w niej znajdziemy? Aha, zobaczymy, jak tak zrobić. I git. Tyleciki, złotko i kości. Ciekawy jestem, na co nam takie kości. Oj kurde, obłowimy się jak wrócimy. Znaczy jak wstąpimy do Kaladoru. Tam już do tego samego miasta, same centrum. To już po prostu będziemy bogaci. Co to leży? Jakieś noże do rzucenia widzę. Można wziąć. Beztrosko. Tu nic nie ma. Tu jeszcze pewnie coś do oblukania jest, albo i nie. Ale tu jeszcze sprawdzimy. Tej klatki się pewnie nie da otworzyć w ogóle, więc nawet nie próbujmy. Dobra, teraz wracamy się tam całkowicie, bo szczerześmy porzucili te luty, a one są ważne dla nas. Właśnie, tutaj chyba jeszcze leżało. O kurde. Jakiś kreolski kolczyk. To widzę, że jeden z łowców demonów przepadł. Szkoda. Wielka szkoda.
Sprawdzimy każdy kawałek, każdy szczegół. Coś tu jest? Żebyśmy z czymś walczyli? Zdawało nam się. Hel? O co chodzi? Da fuk? Tam jest jakiś mag. Człowieku, staruchu, wiesz jak się tam dostać? Czekaj, może inaczej, tak to zrobimy. O kurde, a więc z tym walczył dziad. I didn't expect to find anybody else here. Fascinating. I'm a human, well spotted. Don't get flippant. Humans are the last thing I would have expected in this shadow-infested place. I would be very careful here if I were you. But I guess you know what you're doing. What are you doing here? I visited a place that is closely tied to the power of the shadows. This location may not seem particularly special, but it's a spot where the veil between our worlds is extremely thin. Precisely what I need for my experiment. Mm-hmm. Sounds dangerous. Well spotted. It's not the safest endeavor. We mages have been considering the problem of the shadows for some time now. Their attacks seem too structured, too planned, to be guided by the sort of lower intelligence that most shadows seem to display. It's clear that they operate according to a hierarchy. I'm working on an incantation that should be able to reach the leaders. What do you mean? It's possible to force shadows from the underworld into our world. We can only defeat them here. But as yet, we have been unable to reach their masters. My incantation might make it possible to reach them. Hmm. Let's start the incantation. You want to help me? That's good. I have no idea how many servants work for a master of the shadows. Once I've started the incantation, there's no turning back. The spell will continue to work until the entire hierarchy has been exterminated. Are you sure we should start it now? Mm-hmm, pewnie. Let's begin. All right. Prepare yourself. Razla, vertigo, hierarkar, varlava, krafra. O kurde. There's gotta be a nest around here somewhere. Czyli od teraz, jeśli mam dobrze widzieć. The fuck. Ale idioci. Nie komentuję tego. O luj! O kurde! Z tym mamy się żerać? Łoż ty! Dobra, mamy na tego questa zrobić, to bez problemu to zrobimy. O kurde, ale to płynęło. Panie, że ten mag mi zabiera expa. Dzięki. How does an invocation like that work? First, good to see you too. Czyli jeszcze to nie jest wszystko. Tak, użyjemy. Dobra. Uzupełnione i zrealizowane. Teraz tak, tu nie powinniśmy schodzić, to zostajemy. A teraz jeszcze sobie sprawdzimy tutaj. Co znowu? Gdzie te cienie znowu? Gdzieś ty je widział? Gdzie poszli? No bez jaj. Edward. Ja pierdolę. Na sekundę gdzieś go zostawię. O, o, moment. Najpierw kwarc. Znowu te ochroniarze. Kurde. Hmm.
Dobra, trzeba to wybić. Yes, teach that demon spore a lesson. Gdzieś chyba jeszcze jeden jest. Musieliście go zgubić. Chcę podnieść tylko to miecze. Dajcie mi to zrobić. Zamknij się. Jeszcze jeden był. Dobra. No. Leć mi z drogi, kuźwa. Nienawidzę, jak ktoś mi wchodzi w drogę. Czekaj. Poszedł sobie dalej. Spoko. Gdzie teraz nas chcesz doprowadzić? Tu jeszcze jeden. Widzę. Ochroniarz, ostatni. Patrz. Ready your weapon. Oż, kur... Was pogięło. Oż, ty w życiu. Weźcie mi to stąd. Jak to bije? Jeszcze gula zabrakło. Weź, zbieprzej gulu. O, mnie podleczył. Jest. Kurde. To było cholernie. Have we done it? Duże. It looks that way. That was extremely enlightening. That seems to be the normal size of a shadow hierarchy. You face them all in battle. For now, the knowledge gained should be sufficient. Thank you for your help. Here's a token of my gratitude. I'm going to ponder this for a while. Nieźle. Perhaps I can improve the spell to omit the minor servants. But I will probably never try something like that again. At best, I'll do it in the mage's camp, under controlled conditions. Thank you for your... 500 żeśmy dostali, no za takie bydle to dobra zapłata. No nie ma co. Kuźwa. O, to kolejny. Ławca padł. Demonów. Tu jeszcze coś do podniesienia chyba mamy, nie? Czy mi się tylko wydawało? Sprawdzimy dokładnie. Nie, raczej nic. Kuźwa, ile tego jest jeszcze do wybicia? Cholernie dużo. Okej, starożytna wiedza w cholerę. Dobra, biegnij, biegnij, nie zastanawiaj się. Tu jeszcze chyba miałem coś do zabrania. Właśnie tego przeklętego gula. Tutaj mamy coś jeszcze? Czy tu się kończy? Tak, to jest ta sama droga. Dobra, no to nic nam chyba już innego nie pozostaje. Jak już stawić czoło kolejnemu przeciwnościowi, którym jest sam... Którym jest właśnie sam ten król demonów. Tych całych cieni. Może to nie jest od razu król, ale taki może generał. Coś ten deseń. Tu nic nie znajdziemy. Czekam jeszcze na Edwarda. Pewnie się zaraz gdzieś mi pojawi. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu powinien przyjść. Ale widzę, że idiota jeszcze się nie pokazał. Właśnie, że o wilku mowa. No i tu kolejna skrzynia. Dorwiemy się do niej. Aha, nie umiemy takiego gówna otworzyć. Szybko poszło. O, buława. Ale raczej to jest taka broń sieczna, my jej nie chcemy. Dobra. No i chyba wszystko już oblukane dokładnie. Każdy szczegół. Możemy teraz stawić czoło demonowi. Jeżeli odcinek będzie dłużej niż pół godziny trwał, no to sorry, ale to właśnie zależy od tego, jak szybko pokonamy tego demona. To pewnie jeszcze inna skrzynia. Albo i nie. O kurde. Wolałbym się nie zabijać jeszcze. Banek. Jak miło. Dobra, czyli tu nic nie ma.
to gadamy już do niego. Zapiszemy w grę jeszcze. I ruszamy. Let's attack. Yes. Follow me. It's time to take our revenge. Dobra. O kurde, będzie gorąco. A teraz tak. Ten muszkiet okrętowy wezmę. Albo dubeltówkę, co wy na to w dupie. O kurde. Ale nie miałbyś tych słubysów. O kurde. Shit. Ej! Oluju, udało się. Ale bardzo ledwie. I bierzemy teraz nasz miecz. Ale błyskawicznie to poszło. Nie ma takiego bicia. Jeszcze ty to ubij, dziadostwo. Nie, źle. Po prostu nieźle. O, berło cienia jeszcze. Czekaj, coś chciałem jeszcze tu podnieść. No właśnie, o to mi chodziło. The Shadow Lord is no more. Really? Are you absolutely sure? He's never coming back. Thank the heavens. I thought I would have to rot here forever. I thank you. Without you, well, you know. Don't mention it. I need to get back to the Citadel. The others are waiting for me. Farewell. Dzięki. No i ładnie. Misja z powodzeniem. Nawet taka szybka, bym powiedział, bo no co to było takiego trudnego w trójkę jeszcze, ale widzę, że tu jest więcej tych cieni. Więc sobie jeszcze je wybijemy dla expa. Okej. Uj, ostatni. Never getting up again, you damn shadow. No, dzięki, wiesz? A, to sobie schowałem broń, to trochę mojej winy jest w tym. Zaraz sobie skończymy odcinek. Może mam wrażenie, że chyba wystarczająco długo, żeśmy tu spędzili czas. O kurde. Ej, da się tu wskoczyć? We can do this if we stick together. Jeszcze jeden sługus. A, teraz szkielet. Aż jak się broni, idiota. Aha, dobra. Trochę dziwne wykończenie. Zawsze może być jakiś nekromanta tu padł. O kurde, widzę, że tutaj robił jakiś rytuał, który mu jak najwyraźniej nie wypalił. No i w tym miejscu sobie skończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 30 odcinka z Rizena 3 Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!